mamy ogryzki. W parku o zbroku jesteśmy anarchiści z Białego Stoku. Potrąciłem kobietę rozwarte usta, oni krzyczą, ja nie słyszę, o czym szepczą. Ja nie jestem mordodoksem, tylko azotoksem. Ja nie jestem dyrektorem, tylko pastorem. Ja nie jestem masażem, tylko malarzem. Ja nie jestem urzędnikiem, tylko zachodnikiem. Jestem młodym anarchistą. Jestem młodym anarchistą z Białego Stoku. Pod salą prób. Tak, jesteśmy na osiedlu Piasta. Jesteśmy na osiedlu Piasta pod domem Konrada, gdzie działy się momentami też dziwne rzeczy. No, tam graliśmy próby. Zdarzało się. Na meblach oczywiście, z braku miejsca do grania. Na meblach. Znaczy, no, nie wszyscy. No nie, no, chłopaki grali na gitarach, podpiętych pod... Pod co? Nie jestem pewien, chyba nie podpiętych. A Adam grał na meblach. Nie, mieliśmy jakąś maję albo coś w tym stylu, jakiś taki radiomagnetofon. Pamiętam, że pod to się podpinaliśmy. Ja grałem na poduszkach, na pufach. Jako perkusista. No i tak rejestrowaliśmy pomysły. A miałeś perkusję? Nie. Oczywiście, że nie. Nie stać mnie było na perkusję. Jedyna perkusja była w Domu Kultury. Ja byłem samoukiem. To tak jak większość samouków, po prostu poduszki i pałeczki. Pod koniec 84 roku z takim kolegą ze szkoły, Radkiem Sierpem, założyliśmy zespół Reżim. Ten reżim istniał potem pod nazwą Tempelhof, nie? Ktoś tam grał na basie, pamiętam tego pierwszego basistę, on był jakimś bluesmanem, nie? I Radek chyba grał na gitarze i śpiewał. Z tym, że szybka zmiana basisty, bo troszkę nam zamulał. Po prostu myśmy chcieli grać ostrzej, szybciej, mocniej, a on wprowadzał elementy bluesa i to nam się nie podobało. I dlatego jak już graliśmy w klubie, to spotkaliśmy Orgala, Wojtka Laskiego i on u nas zaczął grać na gitarze, a na bas wszedł Dziewiona. To był Tempelhof, nie? Ja w Tempelhofie grałem dosyć krótko. Czekaj, to mówimy o tym złotym basie. No, mówimy o tym złotym basie, który no, tam wisi. Tak, i że na tym złotym basie powstało też sporo piosenek Tempelhofu. Nie, to nie lubię, tylko basen. I jak na tym mam teraz grać? Tam na ścianie wisi basen, Rogala. Tak, to są gitary. Pokazać. Gitary Tempelhofu. Tak. Tak wyglądają, o. One wtedy nie były, ten bas nie był złoty. Od razu mówię, on był czerwony. Był czerwony, tak. Nie, to... Dziwiam, na nim akurat nie grał, bo to... No nie grałem. Rogala był bas. Tak, to jest właśnie gitara basowa przeze mnie wykonana. Na której nigdy się nie nauczyłem grać. Ale ta gitara spełniła jednak swoją rolę, dlatego że ja co prawda na niej nie grałem. Zajęłem się innymi rzeczami. Ale pożyczałem tą gitarę moim kolegom z różnych zespołów, którzy na niej grali i, no i to jest taki wkład właśnie mój w rozwój muzyki niezależnej w Białymstoku. Stoimy na trawniku, plecami do budynku. Młodzieżowy Dom Kultury, siedziba naszej działalności w tamtych czasach. Próby odbywały się najczęściej albo w prywatnych domach, gdzieś w garażach, w piwnicach albo na strychach. No, ale najlepiej było się wbić oczywiście do jakiegoś domu kultury. No i z tym były zawsze problemy, dlatego że no, kierownicy bardzo krzywo patrzyli na takie zespoły ze względu głównie na teksty, które były bardzo ostre. No i często też były takie antysystemowe, antykomunistyczne. No a to był PRL, pamiętajmy.
połowa lat 80., no to taki okres no, takiego PRL-owskiego jeszcze zamordyzmu. Funkcjonowała cenzura, wszystkie koncerty musiały być cenzurowane. To była pasja nasza, nie? To był chęć przekazania jakiegoś też własnego buntu, nie? Bo żyliśmy w takich czasach, a nie innych. Więc była to forma jakiegoś tam przekazania naszego swoich myśli, nie? Co do systemu. Na pewno nie słuchaliśmy jakichś popierdół, tylko takich buntowników. No, były to wzorce na pewno zachodnie, nie? No, polskie kapele się pojawiały zbuntowane, ale jednak te wzorce były takie zachodnie. No i chcieliśmy to jakby przyłożyć na naszą tutaj przestrzeń naszego miasta. W 1988 albo 1989 roku wyjechałeś do Grecji. 30 lat temu rocznica minęła zakończenia działalności muzycznej. W 1989 roku. Na wakacjach gdzieś chyba, nie? Świętujemy rozwiązanie zespołu. No tak, 30-letnia rocznica rozwiązania zespołu. Dobrze, tak. Ładnie brzmi. Może piosenkę o tym? Może trzeba będzie napisać. Jakiś tekst? Ja w 88 wróciłem z wojska. To już wiesz, już chłopaki cały czas grali w nowych składach, już wiesz, już nie było sensu nawet wracać, bo nie było gdzie wracać, bo już i basista był nowy, i gitarzysta nowy, i o wiele więcej kawałków, już nowe kawałki grali, także już wiesz, już dla mnie w sumie nie było miejsca nawet. Gdybym nawet chciał, ale wiesz, w sumie dwa lata już później. Dwa lata bez instrumentu, to też tak, wiesz, wracać do tego to już było ciężko. Każdy z nas zaczął już jakieś takie dorosłe życie, gdzie jednak tego miejsca na muzykę było już mniej. Młodzi anarchiści, yeah. Młodzi anarchiści, yeah. Ojej, ja zaliczam się do tego układu młodych chłopców. Ja na mecze chodzę regularnie. Ja jestem młodym człowiekiem. Ja jestem młodym anarchistą. Ja jestem młodym anarchistą. Ja jestem młodym rozkręciło się w 91 tak naprawdę to wszystko, czyli rok później, stopniowo. To równolegle istniał jeszcze ACK i Krąg, no i można do tego doliczyć tak zwane knajpy, czyli tak, Grodno, tak. Krystal. No tak naprawdę. Ale to wszystko się zamykało o 9, 10 i grobowa cisza. Tak naprawdę zdarzyło się, że w 90 roku byłem w Berlinie Zachodnim w dzielnicy Kreuzberg, to no, wiadomo, że to dzielnica taka, nazwijmy ją artystyczna. Tam dyskoteki funkcjonowały, była taka dyskoteka między innymi, która się nazywała Trash. O 22 było tam pusto i zimno, o 23 trochę więcej osób, a o północy i o 1 tu się nie można tam było przycisnąć, prawda? To lata 90 to był taki wybuch nowego. 80 smutne, a 90 już dobre. Tempelhof, Wariatenhaus to chyba takie dwa najbardziej znane i też w Polsce rozpoznawalne powoli zespoły z Białegostoku. Złośliwy anemik, lewa noga Pinokio, trujące kanapki. Jeszcze jedna jednostka! Umarła za ciebie!
Terror i Napalm Death. Pewnego dnia dostaliśmy kasety z zachodu właśnie z tymi dwoma zespołami. No i później już nic nie było tak jak wcześniej. To był przełom. Muzyka poszła zupełnie w innym kierunku. Przyspieszyła też sposób właśnie śpiewania. Cjanek bardzo się tym zainteresował, pamiętam. No i poszedł właśnie w tym takim ekstremalnym, bardzo szybkim kierunku. No i założył Front Terror. Później Dead Infection, no i właśnie w tym kierunku grindcore'owym to się rozwinęło. No i później właśnie lata 90., no to już ten okres taki sukcesów dużych zespołu Dead Infection. Prawie 30 lat zajmuję się muzyką, gram ogólnie pojętą muzykę metalową, czy tak można powiedzieć, różne są odmiany, powiedzmy, że to jest ta ostrzejsza forma, chyba najostrzejsza, jaka może być. Death metal, grindcore, tak to się nazywa fachowo. Już prawie 30 lat, jak zajmuję się zespół, który obecnie gram 27 lat. No, cieszę się, że też tutaj na tym tle się powodzi. Cały czas mkniemy do przodu. Jakieś tam sukcesy małe tam osiągnęliśmy na świecie. Trochę tam podróżujemy, nagrywamy płyty. Dead Infection. Wiesz co, nie mówimy o bluesie. mówimy o tym podziemiu, o tym undergroundzie. Zawsze mnie cieszyło to, że wszędzie, gdzie byłem na świecie, gdzieś tam w Europie, ludzie pytali mnie o przede wszystkim o Dead Infection. Sobie reagę, nie prawda? Szukaliśmy po prostu takiej muzyki. Nie, obijało się to o uszy, ale to raczej dla ludzi, którzy szukali harmonii dźwiękami, tworzenie ściany dźwięków, prawda? To nie była nasza jakby nigdy ekspresja. Aczkolwiek ja bardzo podziwiam ludzi, którzy grają technicznie. Zespoły metalowe naprawdę są fantastyczni muzycy, tak uważam, prawda? Bo tak grać, jak oni grają szybko i równo, to jest sztuka. Szukał jakiejś takiej kultury niezależnej, jakiejś duchowości, jakiegoś buntu. Chciał ten bunt jakoś ukierunkować. Bardziej myśleliśmy o systemie ogólnie. To nie było ukierunkowane na system, tylko taki, jaki był wtedy akurat. W naszych głowach to funkcjonowało jako Babilon wtedy, prawda? Nazywaliśmy to Babilonem, tak? W tekstach reggae jest dużo retoryki biblijnej. I Babilon, to jako wiadomo, że to był starożytny kraj, który gnębił Izrael. Nie? Powiedzmy, kultura reggae Rasta przyjęła nazwę Babilonu jako nazwę każdego opresyjnego systemu, który działa przeciwko zwykłym ludziom. Intensywne 3 lata to były. No to się tak powoli rozkręcało, to że się mówiłem na początku, to przecież to było, no nie wiem, 20 osób, to pusto to było jak na taką przestrzeń, tak? Jak 20 czy 30 osób przyszło, no wiatr wiał, tak? Mówimy o tej Zadymie Tanecznej, która była pierwszą taką dużą imprezą taneczną puszczaną z muzyką mechaniczną. Zaczęły przychodzić rzeczywiście setki osób. Razem z Markiem puszczaliśmy muzykę.
jeszcze głównie z kaset, nastawiając te kasety ołóweczkiem. Kompakty się pożyczało w sklepie Node u pana Bałtyka z kolegą Andrzejem. Tutaj była jeszcze przez pewien okres czasu, póki prawo zezwalało, była wypożyczalnia i sklep. Potem wypożyczalnia została zlikwidowana, ponieważ weszło nowe prawo. Nie można było wypożyczać płyt. Został sklep. Były dwa pomieszczenia i to spore. I jedno pomieszczenie zajmowały kasety, tylko i wyłącznie same kasety, a drugie pomieszczenie, te pierwsze, to były same płyty. U nas muzyka leciała non-stop. I ludzie się pytali, co to gra? W pewnym okresie pojawiło się autentycznie stałe grono ludzi, którzy do nas przychodzili i pytali się, co my mamy nowego, co nowego się dzieje w ogóle. I myśmy te rzeczy polecali, albo to dla nich pasowało, albo nie. Bardzo dużo rzeczy żeśmy sprzedawali na zasadzie takiej, żeby to ludziom pokazywaliśmy to po prostu, te nowe rzeczy. ACK Sepularium to widać, no kultowe miejsce, tak myślę, dla białostockiej sceny undergroundowej, hardkorowej, punkowej, regowej, noise'owej, whatever. Wszyscy tu grali, większość moich znajomych muzyków miała tutaj próby. Odbywały się działania po prostu, czat giełdy, koncerty. To był występ zespołu Green Day. Nie wiem, po ile oni mieli wtedy lat, po 14, po 15. Mogę się mylić, ale to było na początku otwarcia małej sali. ACK robił z tego, co ja pamiętam i przeważnie na tych koncertach bywałem, robił Jacek Będkowski. Bardzo, ale to bardzo znacząca postać dla białostockiej sceny muzycznej. Sporo zespołów z zagranicy udało się ściągnąć Jackowi, który wtedy też zaczął współpracować tak bardziej ściśle z Bazylem. No i ta para właśnie tutaj bardzo dużo zrobiła dobrego na tej scenie. A Bazyl był no przede wszystkim punkowcem, co pewnie do dzisiaj będzie podkreślał, ale bardzo sprawny organizator koncertowy. Zaczęło się dość banalnie. Miałem też szczęście, moi rodzice nieszczęście, że mieszkałem na dzielnicy, gdzie pojawiła się pierwsza punkowa ekipa w Białymstoku. Było 100 lat temu, ja byłem dzieckiem w podstawówce, tam w jakiejś piątej klasie. Mama mnie wysłała po masło do spożywczaka. Ja sobie szłem, bo niedaleko miałem potem masło i raptem wyrosło takich trzech dżentelmenów, kupa agrawek, jakieś niemieckie krzyże, agrawki w uszach, w policzkach i stanąłem jak wryty po prostu. I tak stoję wryty do dzisiaj przez tych panów, nie? Generalnie rzecz biorąc, wiesz, no, raz był hardcore, a raz był punk, nie? I to nie było, że gatunkowo w Famie grałeś hardcore, a w Herkulesach punka, w ACK-u reggae, czy tam nie wiem co tam. Po prostu no, były różne koncerty w różnych miejscach i ludzie się kręcili, tak? Tutaj publika była spora w Białymstoku, tak jak powiedziałem. Tutaj nie było jakiś tam, nie wiem, że na punkowy koncert przychodziły same punki, tak? Przychodzili metalowcy, przychodzili hardkorowcy, raz tamani i jacyś tam inni kolesie, także wiesz. Pamiętam, że na przykład po jakimś koncercie w Herkulesach zajeżdżam rano po kapelę, Konkret Sox się nazywała, a oni leżą głowami do dołu, nogami do góry, pod głównym wejściem do Akademii Medycznej i tam jest jakieś zamieszanie, rektor biegnie, coś, ich tam ten Mirek, o którym wspominałem, krzyczy, zabiera ich, bo tu no tam idą studenci, rektor, wiesz, a tu panki leżą, wiesz, na schodach, tak? No te, na dziobani, tak? Na dziobani konkret. Przestańcie wreszcie śpiewać piosenki o miłości! Zacznijcie wreszcie kochać! Kochać! Naprawdę! Na początku to był czysty punk rock, później to zaczęliśmy łapać jakieś elementy hardcora, prawda? Aleks jako metalowiec wprowadzał ten klimacik jako gitarzysta. Miał wtedy jeszcze długie włosy, inną fryzurę miał, a tak powiedzmy sobie. No pełno było. W tamtych czasach byłem w Białymstoku, to gdzie nie plunąłeś, tam ktoś coś grał.
Wojtkowskiemu dużo nam pomógł w promocji Power of Love, ponieważ byliśmy dyżurnym zespołem punkowym. Jak przyjeżdżało do nas jakiś zespół punkowy, no to jako lokalna Power of Love gra, prawda? I gdzieś tam pojedziemy, to jako lokalna, jako białostocka Power of Love gra. Także dużo nam pomogli chłopaki w zaistnieniu, prawda? Nie wiem, czy to Bazyl, czy Będkowski zadzwonił do nas. Mówi, czy chcemy zagrać z zespołem jak Lejsaws? No to mi to kopara opadła od razu, bo zespołem, który był zawsze jakimś kosmosem, no dla nas to na tym się wychowywaliśmy. To był jeden z pierwszych zespołów, które słyszeliśmy i raptem z nimi koncert zagrać. No to no jasne. No i zagraliśmy tam w Famie. Na początku miał być ten koncert w Gwincie, ale ktoś pomalował sobie swastyki na ścianach w Gwincie. Taką twórczość sobie zastosował. W ostatniej chwili przeniesiono cały koncert do Famy. Jeszcze nawet na plakatach, na biletach jest miejsce koncertu Gwint, klub Gwint. Teraz to już nie jest nic wielkiego zagrać z jakimś starym kultowym zespołem, czy wspólnie na jednej scenie, ale kiedyś to było coś. No mnie to tak bardzo nie zakręciło, bo ja tam słyszałem UK Sub z tego, więc oni musieli mi tłumaczyć, jak dla nich to jest ważne, co nie? Ale jak to zrobiłaś, tak jakby ci kazali z Metallicą zagrać, nie? Zajebiście, nie? Ja wiem, że po prostu też gdzieś tam się wkręciliśmy w ten hip-hop, bo to też muzycznie nie miało nic wspólnego z punk rockiem, ale przesłanie, ulica, wiesz. Ja też byłem dzieciakiem z ulicy, tak? I też gdzieś tam się wkręciłem poprzez te, wiesz, przesłanie takie uliczne. Należałoby pytać, wiesz, hip-hopowców, tak? Starych, Robala, wiesz, i tak dalej. Trzeba wam, drodzy widzowie, wiedzieć i słuchacze, że wtedy nie było czegoś takiego jak pirackie kasety, bo nie było też czegoś takiego jak legalne kasety. To było przed wprowadzeniem ustawy o ochronie praw autorskich, więc de facto wszystko było legalne. Tak, no, ale można powiedzieć, że wszystko, co było legalne, było bardzo sprytnie i ładnie kserowane i kopiowane, tak. A następnie ładnie sprzedawane, więc można było sporo rzeczy ciekawych. Ogólnie cała rockowa subkultura metalowa była naprawdę mocno obsadzona. Pamiętam czasy, kiedy właśnie rzeczy metalowe, kolejną rzeczą, którą pamiętam, to Depeche Mode i w ogóle New Romantic, wszyscy też duże towarzystwo Depeche'ów. No a później zaczęło się z hip-hopem, tak, z rzeczami, które były inne. Ale to mówię, to początek mojego liceum i gdy zmierzyłem się z osobami, które pokazały, patrz, słuchaj, to jest Dre, to jest Public Enemy, to jest House of Pain. No i tu się zaczęła jakby robota, że zaczęliśmy słuchać, zaczęliśmy się jarać, a od razu, z racji tego, że zawsze byłem osobą, która gdzieś miała w głowie ten jakiś swój klimat plastyczny, artystyczny, to zacząłem powoli myśleć o tym, żeby coś namalować. Żeby uświadomić, że to nie mówimy o 99, tylko 92, 93. Właśnie. Tak. Także bardzo wcześnie. Także farby w sprayu chyba jeszcze też nie było tak za bardzo z nimi kolorami. Ja wszystko widzę na ścianach Białostoku, każdy mały napis i obserwuję. Tutaj jakieś pomalowane, tutaj miejscówki, tu były miejscówki. Ja będziemy teraz jechać, ja mogę pokazywać, gdzie się malowało. No pojedziemy, pewnie, no kurczę. Jedziemy sobie tędy, tutaj taka fajna miejscóweczka malutka jest. I wszystko widziałeś z autobusu i myślałeś, o, tu namaluję coś, tu fajna meta, będą jeździli, będzie widoczna, wszyscy będą widzieli, że to jest twoje crew, tu siądzie, bo twoje litery, w ogóle twoje imię, tak? Bo imię masz albo crew, ekipę. Ja... Malujesz albo ekipę, albo swoje imię. Jakie czasy były, bo wtedy myślałeś tylko graffiti, tak? Nie miałeś tam szkoła, dom rodzinny, tam wiadomo, że rodzice już źli byli, bo przychodziłeś cały brudny, wszędzie farby. I właśnie tak to wygląda. Trochę coś pobędzie, kończy się w stereo blok. Przemijanie czas, no, trzeba to uwzględniać, tak? Że coś jednego roku jest, a zaraz to znika i no nie wiem, czy ktoś odmaluje, czy powstaje nowy budynek. Tylko człowiek jedzie i uśmiecha, że fajna meta była kiedyś, się wspominam. Meta miejscowa, to tak zwana. Thank you.
Pewnie. Michał Strokowski. Miał ratuszowy. Knajpę. To była druga połowa lat 90. Zatrudniłem się wtedy w kawiarni ratuszowej. Kawiarnia ratuszowa, jak sama nazwa mówi, to był taki ogródek pod białostockim ratuszem. I kawiarnię to wymyślił człowiek, który się nazywa Michał Strokowski. Dosyć istotna osoba w tym mieście. Michał był taką osobą, która bardzo dbała o to, żeby to miejsce też pełniło jakąś tam rolę lekko kulturotwórczą, tak? I organizował bardzo dużo różnych koncertów. Dbał o to, żeby muzyka, która na co dzień leci, też była trochę trudna. Ja pamiętam, że mieliśmy często takie pogadanki na zasadzie, co nie pasuje w knajpie. W zasadzie zarzut był jeden. Za mało trudnej muzyki, więcej jazzu. Za dużo ludzi w dresach, że tak powiem, mentalnych dresach, może tak, bo ludzi w dresach nie wpuszczaliśmy, tak? Michałowi trochę przeszkadzało to, że jest za mało radykalnie. Grała tam śmietanka, no free jazzów tak naprawdę. I pamiętam, że były to czasy prezydentury Krzysztofa Jurgiela i Michałowi jakoś tak zależało, żebym też z tymi zaproszeniami gdzieś tam tą prasówką dotarł do pana prezydenta. Za każdym razem jeździłem do magistratu. Przeważnie gdzieś tam sprawa kończyła się w sekretariacie, ale chyba dwukrotnie udało mi się tak stanąć twarzą w twarz z panem prezydentem i pamiętam kiedyś wręczyłem mu takie zaproszenie, powiedziałem: dzień dobry panie prezydencie, tutaj w najbliższą niedzielę o godzinie 20 w kawiarni Ratusz zagra, już nie pamiętam kto. Opowiedziałem troszeczkę, zaprosiłem go na koncert i pamiętam, że pan Krzysztof spojrzał na mnie i powiedział: wie pan co, bardzo dziękuję, ale w niedzielę to ja mam taki zwyczaj, że o godzinie 18 idę do kościoła, a później wracam do domu i idę spać. I myślę, że tak się powinno spędzać czas w tym mieście. Taka anegdota mi została. No, mam nadzieję, że... I tak, tak. Mam nadzieję, że pan Krzysztof, panu Krzysztofowi teraz w Brukseli jakby miasto daje pospać w godzinach wieczornych. W tym momencie było też wiele osób, które jeżdżą na deskach, czyli Filharmonia. Jedno z niewielu miejsc w Białymstoku, w którym chłopaki się spotykali i tam jeździli. Przez to polaryzowało się całe środowisko ludzi, którzy po pierwsze chodzili w szerszych ciuchach, którzy słuchali tego rodzaju muzyki. Nie wszyscy słuchali tego rodzaju muzyki. Tam się dopiero pojawiła świadomość to, że słuchamy rapu, masz takie kasety, a to masz to, posłuchaj tego. Tak mniej więcej to wtedy wyglądało. Weź to, czy mogę przegrać, przegrywamy. Wtedy, tak samo jak teraz, słuchamy płyty, odtwarzamy, słuchamy. Wtedy ja tą każdą kasetę traktowałem jako te 24 godziny 48, kiedy muszę oddać i muszę to słuchać, albo mogę ją przegrać. Mhm. Ale słuchałem ją cały czas. Cały czas słuchałem, cały czas słuchałem, cały czas. Czyli jakby nasycałem się tą muzyką i w ogóle inaczej podchodziłem do pewnych albumów i do pewnych rzeczy. W ogóle inaczej to odbierałem niż teraz. Wydaje mi się, że teraz jesteśmy o wiele mniej chyba uważnymi słuchaczami. Nie, no oczywiście. I wydaje mi się, no nie wszyscy, bo to zależy chyba od osób, ale jest tego dużo. Nie, po prostu myślę, że generalnie można powiedzieć, że wszyscy, nawet koneserzy i nawet jeśli ktoś zagłębia się bardzo mocno w muzykę, jest strasznym zajawkowiczem, to nie poświęci temu tyle uwagi, co kiedyś, z racji tego, że na pewno będzie chciał sprawdzić większą ilość i będzie miał do tego dostęp. No to więc to jest. Jak bardzo uważny by nie był, i też nie uzna za klasyk płyty średniej tylko dlatego, że ona tak do niego trafiła, tak jak wtedy. No tak jest. Mnóstwo było rzeczy tak naprawdę średnich. Tak. Albo słabych wręcz, ale je się miało, więc tak, nie było nic innego i zna się je do dzisiaj na pamięć. No. Tak jest. To były, wiesz, Stilon Gorzów i Supertonka ze Szczecina. Nie? To dwie takie kultowe kasety. Brało się Grundiga albo Kasprzaka i nagrywało się koncerty. I tych koncertów się nagrywało sporo. Wyroby, trochę pozmieniane. Muzyka była oczywiście zgrana z oryginału i okładki robili. To pewnie na jakichś tam swoich klubowych sprzedawali, nie? To były początki właśnie takich demówek, nie? Potem tu, jak widzimy, jest masa kaset. Powiem wam szczerze, że też nie jestem pewny, czy to były oryginały, czy to były jakieś nielegalne wydawnictwa. No to sprzedawał u nas sklep Rock'n'Roll na ulicy Krakowskiej.
I on, tych kaset jest mnóstwo. Słuchajcie, ja sam zgrałem... Ojejku, ciężko mi teraz już tak powiedzieć, ale 800 sztuk, nie? Kaset zgranych. Ona jest ciężka. Powiem szczerze, nie? To jest część, tylko część, wiesz, moich zbiorów. O, to tak wszystko ładnie wygląda. I takich płytek to mam około 800, nie? Pochowanych w różnych częściach domu i w różnych miejscach, nie? I to wszystko jest zgrane z kaset. Koło Jarocin, Zio, o widzisz Zio, Live 88, Gwint, Białystok, 18 kwietnia. Takie zespoły też, Czterech Kopniętych i Fred. No jest, to jest mniej więcej alfabetycznie. O, tu jest Denat, to już właśnie z lat 90. białostocki zespół. Właśnie wydany przez Fancor, taka jakaś firma. No jest tego naprawdę sporo, mówił około 800 kaset zgranych, nie? Płyty popowe są często skonstruowane na zasadzie takiej, że wiesz, masz dwa przeboje, które są uważane, że będą przebojami, a cała reszta to są wypełniacze. A kiedyś się robiło muzykę, gdzie to musiało mieć cały sens, jeśli chodzi o całą płytę. A przy okazji może się pojawiały jakieś przeboje. U nas praktycznie mogłeś dostać od Disco Polo, mogłeś dostać od Disco Polo aż po naprawdę muzykę awangardową i to taką klasycyzującą, jazzową. No, wynalazki naprawdę pierwszej klasy, których tutaj w ogóle mało kto w ogóle wiedział, znał i tak dalej. Ten bunt, który w nas siedział, bo byliśmy jedną nogą trochę po stronie komunizmu, drugą nogą trochę po stronie jakby tej wolności, którą zaczynaliśmy łykać, ale pamiętaliśmy to, co mamy za plecami i łaknęliśmy troszeczkę takiej właśnie odskoczni, takiego uwolnienia tego naszego buntu jakby. No i stąd te takie poszukiwania właśnie tej ekstremalnej muzyki. Ja słucham różnych gatunków metalu, czy death metal, czy grind. Oczywiście ludzie jakby słuchający metalu zawsze mają ten swój ulubiony jakiś gatunek, w którym jakby gustują. Black metal to taka forma, jak death metal jest nisko strojony, black metal jest raczej wyżej strojony i jest bardziej epicki. Black metal jest takim gatunkiem, w którym można coś tam dołożyć od siebie, można więcej poeksperymentować. Zaczynając jakby przygodę z metalem, dosyć mocno jakby się rozeznałem w scenie białostockiej. I to były czasy, kiedy zaczynały takie zespoły jak, nie wiem, Pesticide Last. No wiadomo, wcześniej to był Markiz de Sade, który jakby zapoczątkował tą scenę undergroundową białostocką i demówka z 85 czy 86 roku nagrana w Promenadzie. Promenada Session to się nazywało. Zresztą Promenada była też takim miejscem spotkań metalowców tej starej ekipy. Wcześniej to było Enormity, Detroner, Terminator. No i później już Death Infection, które jakby zdefiniowało na nowo ten Grind Dead i rozpoczęło taki dosyć duży, zmasowany atak na ogólnoświatową scenę, bo Wolf of Remains no było takim jakby wyznacznikiem jakości tego metalu polskiego i zaraz obok Vadera no to była
dosyć mocna pozycja. Później Squash Bowels, ale w międzyczasie też genialny Celebration, Nostradamus z Hajnówki, też świetna kapela, Poseidon, Toxic Death, Immense Grief, Parody Sacras, Unknown Dimension, Dismal, Immemorial Ages, Experimentum Crucis, Blameworthy Warlock, Ubiquitous, Primeval Empire. W późniejszym czasie właśnie Unknown Dimension, które się przerodziło w Dominium, Divine Whip, Immemorial Ages, czy mówiłem. Było naprawdę sporo tego. Ta scena lat 90., końcówki lat 90. była naprawdę bardzo mocna w Białymstoku. A my zaczynaliśmy na początku lat 90. z Markiem Kutnikiem. Założyliśmy taki zespół, najpierw to się nazywało Oremus, później zespół Hermes. Do Anety robiła jakieś urodziny, zawsze u mnie było pełno znajomych i pamiętam, na któryś z urodzin wracam się, stoi Peter Wiwczarek z zespołu Vader w tym mieszkaniu u Anety w ogóle, która Peter przyjeżdżał do Białegostoku, w tamtych czasach był częstym gościem i pamiętam właśnie Petera, który wchodzi, ma na sobie koszulkę Slayera, Mandatory Suicide. I to było takie dla mnie takie uderzenie, że wiesz, ja jestem ten, siedzę jako małolat. Zorganizowałem pierwszy koncert generalnie w historii działalności zespołu Behemoth. To był maj 96 rok bodajże. A koncert był właśnie tutaj na górze, kino studio, taki specjalny, na noc Walpurgi bodajże. W ogóle wystrój miał być trumny i takie rzeczy, ale gdzieś tam dzień przed koncertem sponsor, czyli dom pogrzebowy, zrezygnował, bo gdzieś tam przeczytał artykuł w gazecie współczesnej o Behemocie i kurczę, zrezygnował niestety z tego, a miało być tak pięknie. Z takim zaproszeniem trzeba było się udać do sklepu Rock and Roll, żeby móc kupić bilet na ten koncert. To były dni Mińska. Bardzo dużo, bo tam było, to było w formie festiwalu w ogóle, gdzie byliśmy jedną z głównych gwiazd. No i jako taką ciekawostkę mogę podać, że przed nami występował też black metalowy zespół białoruski Aparaxia. No w całym antuażu takim nordyckim, czyli z toporami, pieszczochy, make-upy. No i przerwano im koncert, nie zagrali do końca tego koncertu. Milicja na koniach wjechała do sukich, prosto ze sceny załadowali. No i tak się skończył ich koncert. A my zaraz po nich mieliśmy akurat występować, więc taki dosyć mocny szok kulturowy. Oczywiście się przestraszyliśmy, wiadomo sprawa. No, organizator też tak samo się przestraszył, że za chwilę zamknął w ogóle cały festiwal i się nie skończy. No ale dał Bóg, zagraliśmy. Byliśmy nawet na pierwsze basowiszcza. Pojechałem z Bazylem prosto z Zadymy. Czy to było po sobocie, w niedzielę? W każdym razie prosto z klubu poszliśmy na pociąg i... My pamiętamy tę imprezę od samego początku, bardzo dokładnie. Byliśmy na wszystkich. Od pierwszego do ostatniego. Ja byłam na wszystkich. Byliśmy. Organizowaliśmy pierwszy festiwal. Tak. Pierwsze basowiszcze byliśmy organizatorami. Jesio Choruży, który był tam na jakimś festynie, powiedział, że jest świetne miejsce w lesie, gdzie jest scena i gdzie jest doprowadzony prąd. To było ważne. Co było bardzo istotne. Trzy są największe zagrożenia basowiszcza. To właśnie
granica z Białorusią, bo to nie wiadomo, bo bywało tak, że zespoły po dwie doby stały gdzieś tam na granicy. Deszcz i prąd. Tego Białegostoku nie lubiłem. On był, to był, o ile Hajnówka czy Bielsk, to były jakieś takie nasze miasta na miarę ludzką, to ten Białystok był z jednej strony za duży, a z drugiej taki prowincjonalny, nietolerancyjny. Ja nie mówię, że czy tak było, czy nie. Taki miałem obraz. I Bracha, i 085, to też zespoły związane z Basowiszczem. I bardzo mocno związane też z Białymstokiem. Kupalinka, kupalinka, ciemna nocka. Jesteśmy zespołem białoruskim i Białystok, jaki jest, każdy wie. I jestem nawet zdziwiony, bo było przyjęcie nadal ciepłe. No poza tym jakiś kamień poleciał, ale to chyba nie w stronę muzyki, nie w stronę języka, w którym śpiewamy, bo w stronę Kazika też sporo kamieni poleciało. Leon gdzieś tam wykmienił bodajże na pierwszym Love Parade w Berlinie gwizdki, krzykliwe kolory. Wymyślił pomarańcz, że wściekły pomarańcz będzie takim dobrym takim identyfikatorem zespołu. Jakąś odzież roboczą kupiliśmy, tak u drogowców, ogrodniczki. No super. Powstała RF Bracha, rockowa formacja. I Leon zaprosił do tej formacji Sokrata Janowicza, Thompsona, Marylkę Bazylok, żeby to było jakieś takie coś więcej. No, Bracha, czyli zacier. Z tego może coś przegonimy, może coś wyjdzie. No i ten zaczyn naprawdę zadziałał. Pierwszy tekst Sokrata było getto. Budź sobą, durniu, budź człowiekiem nareszcie. Białorusini mają problem z tożsamością. Ja takiego problemu nie miałem. Nie musiałem nic udowadniać. Wyniosłem z domu. Ale to, co robiliśmy, było adresowane do tych, którzy z tą tożsamością problem mają. Wyjść z tego getta, z tej takiej właśnie, z tych koszul wyszywanych, z tego iść do ludzi, być partnerami dla Polaków. No tak się stało. Basy w ogóle takie były, nie? Że do basy przyjeżdżali ludzie niezależnie od narodowości, religii czy tam subkultury. Byli tam skinni, byli tam anarchiści, punki, metalowcy, reggae i nie wiem, dresy. Jakoś było. Wszyscy umieli się dogadać. My nie myśleliśmy wtedy, organizując Basowiszcza, o zwalczaniu reżimu Łukaszenki. Nas interesowało przede wszystkim to, żebyśmy my tutaj w Polsce zostali Białorusinami. Tego to Basowiszcze było takie ważne, bo raptem no, zupełnie inna muzyka białoruska, której wcześniej, no mówię, słuchaliśmy jakichś nagrań, a tu można było zobaczyć na żywo. Był cały materiał przygotowaliśmy, szyzofrenia, o schizofrenii Białorusinów podlaskich. Szyzofrenia! 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 Parofatery, twoja granica, patrojny pogląd na życie. Zmieniały się nazwiska, no ludzie się bali, tak? Mieli kompleksy przede wszystkim. Problem z identyfikacją, tak? Nie wiesz, kim jestem, ale wiem, gdzie chcę iść. Odcinanie korzeni, tak? I to taki awans społeczny. Uciekamy do miasta, a w mieście zachowujemy się jak wszyscy. No i tylko czasem uciniam tę cerkiew. Na ulicy jestem, nie wiem, na podwórku, tak? Nie wiem, jak się zachować. Tu ktoś mi imponuje, jest twardy, jest napompowany, całą ideologię wytłumaczysz w dwie minuty, bo to więcej nie trzeba. Żydzi tacy, tych do gazu, tych to. Tak. Kupuję sobie glany, kupuję flajerkę, krzygę się na łyso, jestem w grupie, krzyczę, jest siła, nie? Potem jeszcze dochodzi siłownia i to jest frustracja. No. Znaczy, generalnie, no, czym jest faszyzm? Faszyzm to strach, to agresja. Nie? Agresja wynika, jak wiadomo, ze strachu. Strach to brak miłości.
brak miłości do samego siebie przede wszystkim. Jak siebie nie kochasz, to jak możesz pokochać wszystko wokoło? Jeśli siebie nie kochasz, to nie zrozumiesz, że wszystko inne cię wzbogaca. Nie pokochasz innego, bo jesteś, nie interesuje cię inny. Interesuje cię taki sam jak ty. Dlatego chodzą tak równiutko w tych rzędach i noc świętojańską, jakieś ogniska się palą. Już nad ranem wracamy do samochodu. Idziesz przy ognisku z gitarami, młodzież siedzi i po prostu i grają do gitary, śpiewają teksty w rachy. I tak zerkam, nikogo nie znam, tak się jednak zrobiło miło. Że dzieciaki i ten... Piotruś Czaban, TVN. Nie możemy czekać, kiedy świat zacznie się zmieniać, kiedy czasy zaczną się zmieniać, a my wraz z nimi, kiedy rewolucja przyjdzie i zabierze nas ze sobą swoim nowym kursem. My sami jesteśmy przyszłością, to my jesteśmy rewolucją! Wojtek pisał właśnie teksty też mocne i takie, które miały dać po prostu skopa w ryj. Nie było w tym poezji. Sanctus Iuda też bywało o pokrewnych temu tematach. O weganizmie, o wegetarianizmie. Po prostu każdy, kto jest w tych czasach świadomy tego lub dopiero zaczyna być świadomy, mając 15 lat, myśmy już byli uświadomieni właśnie w 90-tych latach. Czytaliśmy, staraliśmy się dowiadywać. Stąd ta dyfuzja właśnie takich tematów, nie? Stricte ekologicznych. I więcej rzeczy pozytywnych, i więcej działań. Jakichś kompetencji międzyludzkich, jakieś pomagania sobie. Tym była ta scena w 90-tych latach, dlatego nas to kręciło i dlatego chcieliśmy wrzucić to wszystko na nasz grunt. Borek grał z nami jakieś 2 lata. O, Borek był genialnym kolesiem, to po prostu była... Oprócz tego, że był multiinstrumentalistą, to był człowiek, który wszystko, co miał w ręku związanego z muzyką, zamieniał w złoto. Zostaliśmy jakby już w takim, że tak powiem, najlepszym oficjalnym składzie właśnie, czyli ja, Wojtek, Jasiek i Mila. I we czterech kontynuowaliśmy jakieś tam nagrywanie sesji i jeżdżenie po Europie. Trwało to jakieś niecałe 5 lat. Zamieszkiwanie w skłotach i bary zaopatrzone. No tak to wyglądało. Europa nas pod tym względem na pewno właśnie zachwycała i na pewno żałowaliśmy, że w tych latach nie mieliśmy takiego miejsca. W Białymstoku nie było w tamtych czasach, nie było żadnego skłotu, nie było jakiegoś miejsca, w którym można było jakby nasze działania artystyczno-społeczno-kulturalno-muzyczne uwypuklać tak na szerszą skalę, więc Dobra 12 w moim mniemaniu było takim właśnie w 90-tych latach najważniejszym miejscem. Gdzieś tam nam znalazły lokal pod biblioteką czy pod jakimś miejscu, pod garażem. To nieprawda. Nie? Ten lokal to ja tam poszedłem do tego i załatwiałem z tym. Ale w spółdzielni, dobrze pamiętam, tak? Naszej. To było z naszej spółdzielni, tak. Masz rację, to było z naszej spółdzielni, tak. Owszem. I to tam było parę miejsc, gdzie raptem zadomowiły się kapele, bo to
pomieszczenie piwniczne, do którego się schodził. A pamiętasz, jak się kierownik klubu z gór? Nie mam zielonego pojęcia, ale bardzo dobrze go wspominam. Taki z brodą, nie? Tak, Artur? Nie Artur chyba. Nie pamiętam. Ale był facet ale... po prostu, który wynajął nam to pomieszczenie na dole. Tak, tak, tak. Pamiętam go, on też zaczęło się od szukania po prostu kanciapy do grania, żeby można było próby robić, nie? Bo to słuchajcie, nie jest tak, że to jest, że to była jedna kanciapa, tak jak nazywamy, studyjna dwupomieszczeniowa, tylko w tam było kupę lokali, kilka lokali, w tych lokalach grały różne zespoły. I punkowe, i metalowe, jakieś inne, i tego typu rzeczy. I to było, wchodziło się przez korytarz, się witało z kupą ludzi, a tam zawsze była kupa ludzi, zawsze kupa ludzi tam nocowała, co było ciekawe w tym wszystkim. Zazwyczaj ktoś gotował już po pewnym czasie, to stała kuchenka, jakieś wege jedzenie czy tego typu rzeczy. Nie, i naprawdę to była cała kultura, prawie jak na skłosie, ale kurczę, no po prostu to było niesamowite. Tam się wchodziło i się żyło. Nie? To uważam, że w tamtym czasie to się stworzyło miejsce takie po prostu centrum kultury muzycznej w Białymstoku. Ja to tak odbieram. Też tak myślę. Że to w tamtym czasie było coś po prostu na taką, na miarę Białegostoku, a nawet więcej. Takim centrum kultury, tam właściwie to było, wiesz, od metalu po reggae, wszystko. Punk rock, metal, reggae. Tak. Oprócz disco polo wszystko generalnie. Ale jeżeli chodzi o nagrania, to i disco polo też było. To ja nawet o tym nie wiem, ale... No to... Było. Trzeba powiedzieć o PWRD, trzeba powiedzieć o Pichu. Trzeba powiedzieć o Lukasyno. Tak, to są te lata, kiedy dopiero... Profesory, przede wszystkim, o pierwszym zespole rapowym, bo tak to się wtedy nazywało, usłyszałem, że jest białostocki zespół, który się nazywa Profesory, tak. Tak. Stań przy chodniu, towarowa okolica. Przystanek ósma linia, obok tory i ulica. Ten sam dzień co dzień między blokami. Zajgad z bandą masz. To się wydarzył tak zwany aneks. Aneks, to wiadomo co to jest. A za aneksem się malowało, taka miejscówka, ściana. Zawsze tam chłopaki z towarami przychodzili. Tam do tej pory jest taka miejscówka, że się maluje. Chociaż dawno tam nie byłem. No i taka istniejąca, do tej pory, że kolor się zrobi z tamtej strony. Gdybyśmy tak sięgnęli w ogóle do pierwszej płyty, gdzie jeszcze nie nazywaliśmy się Profesory, tylko jako Białe Czarnuchy, bo chcieliśmy, że tak powiem, odzwierciedlić w ogóle klimat tutaj hip-hopu nowojorskiego, a zarazem być tutaj po polsku, więc nazywaliśmy się Białe Czarnuchy, no to te teksty były niewątpliwie w ogóle przesadzone w wielu sytuacjach. Chcieliśmy, nie wiem, pisać o strzelaninach na ulicy, przy czym tego w ogóle nie było. Myślę, że dopiero potem, jak zaczęliśmy się wynurzać, w sensie takim, że zaczęliśmy być w cudzysłowie gdzieś tam bardziej znani, to siłą rzeczy gdzieś się przedostawało na kolejne osiedla, a potem pojawiały się te osoby, które okazało się, że też zaczynają gdzieś coś tworzyć, a być może są inspirowane tym, co tworzymy i pomyślały, my też to zrobimy, nie? Na pewno pamiętam taką historię z zespołem Raz, Dwa, Rym, z którym potem skądinąd nagraliśmy ostatnią naszą kasetę zatytułowaną Ten skład. Jak żeśmy dostali waszą kasetę, to przychodziliśmy pod balkonami i słuchaliśmy i myśleliśmy o tym, że my też tak chcemy zrobić, nie? My też chcemy to gdzieś tam w jakiś sposób nagrać. No i tak trafią gdzieś tam przy jakichś imprezach, które zaczęły też w Białymstoku hip-hopowym się pojawiać. Zaczęliśmy się spotykać. I stąd chyba te nowe relacje zaczęły się tworzyć. Na tej kasecie dołączył do nas już Łukasz, Lukasyno. W późniejszych płytach to już było wiadomo, że on po prostu musi z nami być, bo to zaczęło właśnie nabierać tego charakteru, myślę, wyższej jakości wszystkiego. Po prostu chyba taki był świeży powiew, on w ogóle z innego osiedla przecież pochodził, z Dziesięcin, gdzie Dziesięciny tak naprawdę hip-hopowy klimat swój tworzyły. Tak aż, bo nigdy go o to nawet nie zapytałem, ale aż mnie ciekawi, czy w nim nie było takiego rozdarcia, tak? Bo ja jako człowiek żyjący na Dziesięcinach jestem tutaj z ludźmi, którzy są związani z Piasta, często też w ogóle te tematy Piasta się tutaj pojawiały. Padało zawsze pytanie, czego słuchasz, nie? Zachodniego wybrzeża, tak, czy wschodniego? Tak. Jakby to, kurczę, no, ale miało też takie wielkie znaczenie. Musimy mieć świadomość, że no wtedy jednak
te dwa rejony Stanów Zjednoczonych były bardzo mocno podzielone i w gruncie rzeczy nawet... Znaczy, a przynajmniej tak nam się wydawało, bo tak, de facto to troszkę inaczej to wyglądało. Tak, ale no, działo się wtedy tam i wiele rzeczy zostało przyjętych przez Polaków bez... Tak. Bez jakiegoś tak. U nas w ogóle zawsze był ten jakby gloryfikacja jakiegoś konfliktu. Tak. Bardzo obecna. A w ogóle jak słuchałeś Nowego Jorku, to, miał, człowiek jakby się, to nie mogłeś słuchać. Ta egzotyka konfliktów była czymś, co wiesz, co stanowiło coś, co cię tak jarało, coś, co chciałeś to poznać. Wojna. Było, tak, wojna. Wojna, wojenko. Tak, w hip-hopie było dużo rywalizacji, dużo złości i dużo takiego czegoś, co można nazwać złą krwią, która w jednej mierze było czymś niedobrym, ale w drugiej pchało to wszystko do przodu. I... Tak, ale było na imprezach hip-hopowych, było niebezpiecznie. Oczywiście, że było. No, zupełnie to inaczej wyglądało niż teraz. No, bo... Trzeba powiedzieć, że nawet Molesta, która przyjechała do Huty na koncert, dostała solidne wpierdło od Białegostoku. Tak. Nikt tam się nie miłował, no, i... po prostu przyjechali, ktoś coś źle powiedział do jednego z ważniejszych tutaj osób, no i tam szyby poleciały, bus. To był koncert w Hucie, gdzie musieli biec przez ulicę Ryską po prostu. Uciekać. Wzdłuż. I... Takie czasy, no. I takie goniono czasy, tam. No. Ale wracając jeszcze do... A fajnie tak przyjść na koncert swojego jakiegoś tam... Ulubionego zespołu i go pożegnać ładnie. Pojedziemy. A dzisiaj jesteśmy na Hucie, tak? Pierwsza impreza największa graffiti. Wtedy byłem jakiś taki, że tutaj nie za bardzo miałem jakieś kosy z parą osobami, nie robiłem akurat wtedy. Jakieś kosy były, wiadomo, zawsze będą. Może z latami to się uspokaja. Tu była największa ściana, nie wiem, pamiętacie czy nie? Ja pamiętam ją. Tu właśnie, pierwsze słabe produkcje, ale i dobre europejskie produkcje, europejskie, polskie. Na imprezę pierwsze przyjeżdżali chłopacy, nie wiem, z Olsztyna, z Warszawy, ze Szczecina. Się patrzyło na to i myślało, kurde, jak jesteśmy daleko jeszcze od nich, tak? A oni wtedy już malowali fajne graffiti i Olsztyn. Tak, to było imprezy, zawsze było multum ludzi pod Hutą wieczorem. Nawet wieczorem przychodzili, sobie malowali coś niektórzy w klubie byli. Oj, tutaj mordo, bicia, alkohol itd. Tu się działo, no niesamowicie. No. Nie jeden tu zęby stracił na imprezach rapowych. No. Dobre i złe, ale wspominam, zajebiście wspominam ten klub. No. W mojej ocenie to był taki chyba najlepszy klub w Białymstoku do grania imprez i koncertów. On miał dwa poziomy, wiesz, to była konkretna miejscówka. Niestety, no, już bardzo dawno jej nie ma, bo ona tam parę lat funkcjonowała dosłownie. Jasia Maksywa, już tak się on nazywa. Od białym czarnokiem tak już ciągle bywa. Jestem człowiekiem chyba opanowanym, a trudno być tak, świecie tym zasranym. Mieszka on w jedno towarowa, się nazywa czasami śpiwała. Czasami taki bywa, ja to mówię wam, zając jest moim imię. Posłuchajcie nas, nie będziecie już na mnie. W naszej dzielnicy życie nie jest nudne, nie jest wesołe. Jeszcze byłem małolatem tak naprawdę i do klubów niespecjalnie mnie wpuszczali. Ale z tego miejsca pozdrawiam też Robala, który pierwszy raz wpuścił mnie do Herkulesów gdzieś w ogóle od tyłu, jak się wchodzi od ulicy. No i byłem zachwycony. No, leciał gdzieś tam jakieś pierwsze stare rapy, Naughty by Nature, Tupac. Zgrzyty w ferie. To przez dwa tygodnie, dzień w dzień były koncerty, bo kilka zespołów grało i jeszcze wiele zespołów nie dało rady tam się dostać, co nie? Że pomimo tego, że wydawałoby się, byliśmy ubodzy, bo nie mieliśmy tych instrumentów, to samo to, że się wynurzaliśmy spośród tych wszystkich kapel, które były oczekiwane, mi osobiście dawało jakby kopa. Bo pomyślałem sobie, robimy zamęt, robimy coś, czego się nikt nie spodziewał. Z drugiej strony na przykład pamiętam też Kronos taki. Był koleś z Bema, nie? To on z kolei śpiewał przez rurę od odkurzacza. Przypuśćmy. No i też trzeba było to jakoś zrobić. No, brał rurę od odkurzacza, ryczał do tej rury. Tam trzeba było wstawić mikrofon i nagrać to przez tą rurę. Także różne były ciekawe rzeczy. Z kolei potem na przykład przychodził zespół hip-hopowy, który mieszkał obok i śpiewał o strzelaninach. Zabijaniu na klatce i oszczanych klatkach i tak dalej. Myślę, że ja tu chodzę cały czas, kurde, nie zauważyłem, no ale każdego może coś tam innego interesować. Jeden chce do rury, drugi ją śpiewać o tam bandytce jakiejś, nie? I...
Jeden z nas miał na to kasę, zostało to nagrane, to my u niego na tej własnej płycie do po prostu mdłości prawie chyba te wiesz, kawałki żeśmy tam przesłuchiwali, bo to było to jaranie się tym wszystkim, nie? Bo co innego jak w studio nagrywasz, jesteś z tym tak, że powiem, w skali 1:1 na żywo, a co innego, kiedy trochę ochłoniesz i potem tego wszystkiego słuchasz, dyskutujesz nad tym, bo myślisz sobie, kurde, tutaj fajnie poszło, to mogę sobie zmienić i tak dalej, więc był już jakiś punkt odniesienia. No to był chyba święty graal dla nas, nie? Ta taka własna płyta, a jeszcze na CD, o kurde. Zostało 3 minuty i mówi Rafał, zostało 3 minuty, wchodzimy. I to był wjazd, nagranie i tam o masteringach, różnych historiach, to nikt nie myślał w ogóle. To po prostu było na żywo nagrywane, to szło. Dla mnie wtedy, w tamtym czasie, szczerze ci powiem, żaden hip-hop mnie nie interesował, mnie wtedy interesował Kotylow. To było dla mnie jedyne, co tak naprawdę dało takiego kopniaka, o którym mówiło mnóstwo ludzi, kto tego słuchał i kto, nie wiem, coś czuł w tej muzie, rozumiał. Nie? Genialna, jak na tamte czasy, noise'owa grupa, która powinna według mnie teraz robić jakieś kurcze potężne rzeczy na świecie, gdyby to się wszystko potoczyło jakoś tam we właściwym kierunku, w ich kierunku. Jestem przeszczęśliwym człowiekiem, że uczestniczyłem w czymś takim, grając właśnie w tamtej kanciapie, gdzie chłopaki z Kotylow grali. Wielka, wielka inspiracja dla Sanctus Iuda też, jeśli chodzi o podejście do muzyki wolnej, ciężkiej, transowej. Prawdziwy noise. Bo piekarnia była tam na górze, nie? Też można było po chleb wyskoczyć czasami, nie? Tam najpierw za darmo, potem tam, że dobra, 50 groszy, nie? A któregoś razu zeszli ze całą skrzynką bułek, przyszli, Kotylow akurat grał próbę, postawili tą skrzynkę bułek, posłuchali chwilę i mówił, bo myśmy tam siedzieli i zastanawialiśmy się, co tu tak muci lepiej niż ta nasza maszyna do tego mielenia ciasta, nie? To tam Piotrek chodzi na basie. Byli bardzo zdolni ludzie, zawodowi muzycy. Każdy już, nawet jak się tam jakoś spiknęliśmy, to już tu, w cudzysłowie, jakaś tam była super grupa, bo każdy miał tam jakieś dokonania z wcześniejszych rzeczy. Czy Piotrek Chociej, czy Mirek Wiechnik. To byli znani zawodowi muzycy. No ten chłopak Piotrek z Ełku, który tu przyjechał do nas, też się otarł jakoś tam o jakiś taki legendarny skład z Ełku, Ogród Wyobraźni, jeszcze z takich hipisowskich czasów, w jakimś tam ostatnim składzie ten Piotr grał. Spodobało im się to bardzo, no weszliśmy w to szybko, to były no jakieś takie zupełnie nowe, niesamowite dźwięki, nowe harmonie, jakaś atonalność tam się pojawiała, jakieś nieparzyste metra. To wymagało sporych umiejętności technicznych, które chłopaki mieli. No mieliśmy też, no, nasz Piotrek, gitarzysta, niesamowicie rozciągnięte palce miał, takie wyłapywał tam dysonanse nieuchwytne czasem dla innych. No mieliśmy kompozytora znakomitego, czyli basistę naszego Piotrka Chocieja, który w zasadzie wniknął w to bardzo szybko, usłyszał to jak jazz praktycznie. Te dźwięki i no piękne, piękne rzeczy, melodie, harmonię układał. To był wynik tego, że to był 95-96 rok, to był koniec tysiąclecia, to była dekadencja, jakaś taka się pewnie udzielała. Większość z nas, pewnie ze 3 na 4, byliśmy tam jakoś powichrowani trochę, lekko psychotyczni. Może depresyjni trochę, więc taka muzyka to była i były jakieś i te teksty. No. Weltschmerz, jednym słowem, nie wiem.
ból egzystencji. Nie ma czego się powstydzić nawet po 25 latach. Jak się tego posłucha, to i brzmi, wszystko jest okej. Okay. To nagranie, które jest w internecie, niestety do końca nie przynosi tego, jak to brzmiało tak naprawdę. Więc to może tylko taki rąbek z tego, co tam się działo tak w ogóle. Przyjaciele, znajomi siedzą, jak my mamy przerwę, no to oni tam biorą za instrumenty i zaczynają coś tam grać. Nie? I z tego się później wyłoniło właśnie Space Brothers, z takiego spontanicznego grania. Na pewno i Magę mieli. Jeden z lepszych w Polsce, najdłuższe dredy i tak dalej. To reggae też tam się przekształcało już w taką dubową muzykę, tak reggae dub, bardziej przestrzenną. Urodziliście się już z dredami? Oczywiście, oczywiście. Specyfikę też wyglądu rasta. No ja to nie. Nie, no to zawsze było jakoś tak trudno postrzegane przez społeczeństwo. Teraz może trochę łatwiej jest, ale no był czas, że to wiadomo, ze skinheadami, z jakimiś tam dresiarzami. Czy było ciężko czasami było ciężko donosić, nie? Z rodziną i jakieś tam historie, to w ogóle, wiesz, lata jakieś tam przyzwyczajenie ludzi do dreadlocków, nie? Częściej to Janek nadaje rytm, bo bas po prostu wchodzi i tyle, no i gramy, jest temat. Wiesz, improwizujemy, no. Nasze próby to jedna wielka improwizacja, każda jedna. No właśnie, tak samo z koncertami bywało, no. No właśnie. Aranżowane były i tak dalej, a później tak wszystko płynęło zazwyczaj po swojemu jakoś. Czasem się udawało, czasem nie. Ta muzyka to żywią po prostu i tyle. Przynajmniej w naszym wykonaniu. Też składy były takie, wiesz, że raz taki właśnie, bardzo ruchome. Co? Tak, próby raz się, były, raz nie było. Graliśmy próby we trzech, a jak koncert następował, to nagle było 7 osób, wiesz, nie? I to jak to miało się zgrać, wszystko super. No, to chyba jest też pewien taki element Space Brothers, nie? Że zawsze byliśmy otwarci, przychodzili do nas ludzie, jakiś czas grali, odchodzili i w zasadzie mogli w każdej chwili przyjść i z powrotem z nami zagrać.
co oni wyprawiają, się w głowie nie bije. Świeże, nowe i dzikie. Mnie ta dzicz tu, wiesz, najbardziej zafascynowała, tak? Bo to szaro było, buro, wiesz, a tu raptem taki cios poleciał na łby. O, to było w scenie tej, wiesz, klubowej, elektronicznej, bardzo ważne miejsce, tak, na mapie tego kraju. Kraju to nawet nie na mapie Białegostoku, ale to było bardzo zajawkowe takie miejsce. Takie osoby, które interesowały się czymś ciekawym, albo rzeczami niestandardowymi, wszystko szło do metra. Z miesiąca na miesiąc przyszła taka rewolucja techno, tak powiedziałbym. Pewnie 96, 7, jakby ta publika, która chodziła na koncerty jakieś gitarowe, punkowe, noise'owe, nagle w ciągu dosłownie widzieliśmy, bo to byli nasi znajomi, jakby ta była taka silna rewolucja, ale wtedy cała ta undergroundowa załoga się przeniosła w świat techno i hip-hopu. Generalnie chodzi o to w klubie, żeby była dobra, czujna publiczność, tak, która wie o co chodzi. I okazało się, że DJ-e z Warszawy mają tutaj super. Oni przyjeżdżali super tu o godzinie 9 wieczorem, mieli chodzący parkiet. Mieli pełen i parkiet. Mówili, wow, człowieku, ja to muszę czekać do godziny 12, pierwszej w nocy, żeby mi się parkiet zapełnił, a tu wchodzę z płytami i już impreza trwa. No, ale nawet dzisiaj jeszcze uznani DJ-e warszawscy pamiętają, że zostali wygwizdani przez naszą publiczność, bo coś tam im nie poszło. Czyli to była wyrobiona publiczność muzycznie. Tak. Połączenie współczesnego reggae z muzyki dubowej i rzeczy drum and bassowej. Ja tak się zastanawiałem, skąd we mnie miłość do muzyki repetytywnej, no bo właśnie tutaj nie było fabryk za dużo. No, a potem przypomniałem sobie, zdałem sobie sprawę, że przecież całe dzieciństwo mieszkałem okno w okno z fabryką Sierżana na Włókienniczej i jak to mówię dzisiejszym młodym ludziom, pamiętam jak ona pracowała, wszyscy są zdumieni, bo wszyscy ją traktują jako element skłot, ewentualnie pamiętają jeszcze ją ze skłotu, tak, już jako ruinę, tak, a ja pamiętam jak ona pracowała i to pracowała na dwie zmiany i ja... Moje okna mojego pokoju wychodziły na tą fabrykę i tam przez całe dwie czy trzy zmiany przez cały czas chodziły krosna w takim rytmie. Dokładnie tempo, potem repetytywna muzyka techno. Tak? Tam wychowało mnie to, bo do ósmej klasy mniej więcej ta fabryka chodziła. Do mojej chodziłem do ósmej klasy, chyba wtedy dopiero zamknęli, więc przez całe życie za oknem miałem muzykę repetytywną. I zaraz wchodzimy, będzie znowu bum. Kocham muzykę, której nie znam, bo jak już mam ten kawałek, to ja mogę wrócić do niego, tak? Mogę go zagrać na imprezie, bo pasuje mi do seta, tutaj fajnie się tam łączy i tak itp. Natomiast właśnie kocham to szukanie tej muzyki. To może być ciężko, tak, bo ta muzyka jest podobna do siebie, to trzeba powiedzieć, tak? Gdzieś tam ktoś, kto jest jakby nie siedzi w tym, to powie, no przecież to wszystko to samo, to same tempo, to w ogóle nic mi się nie różni, tylko jakieś inne tkacze wchodzą, tak? No właśnie, ale o to chodzi. To właśnie to jest to, tak? Żeby za pomocą specyficznych dźwięków, niewielu dźwięków często, tak, wydobyć z tego wszystkiego, złożyć coś z niczego.
To jest jakby ta esencja, która była kiedyś. Techno, muzyka elektroniczna, to jest muzyka wielkiego miasta. To są odgłosy fabryk, to są odgłosy wielkiego miasta, tak? I to jest naturalna dla metropolii muzyka, bardziej nawet niż dla takich małych miejsc. To był też ewenement swego rodzaju, że w tak małym mieście może powstać tego rodzaju klub i tak długo się utrzymywać i mieć popularność, tak? Ale pozamykały się zakłady dziewiarskie, przestały pracować maszyny i przestało być techno atrakcyjne. W tej chwili Facebook przejął kontrolę, ale ja nie widzę takiego zainteresowania do głębnego imprezy jak kiedyś. Tak? Jak muzyka znalazła się na ulicy, to przestała być atrakcyjna. Wtedy była znacznie cenniejsza, to prawda, to prawda. Jak to ktoś ładnie powiedział, w tej chwili muzyka jest jak widok za oknem, po prostu jest. DJ był guru, przyjeżdżał gość, miał 200 płyt, 150 płyt z muzyką, której większość nie słyszała. Więc oni szli z otwartymi japami i stali pod tą DJ-ką, chłonąc każdy dźwięk. W tej chwili są to bardziej, ludzie wybierają sobie pojedyncze imprezy. Przyjdę na tą imprezę, bo ona jest popularna, modna i przychodzę na imprezy wybrane, a nie do klubu, tak? To jest jakby trochę, to się zmniejszyło. Ci ludzie, którzy przychodzą do klubu konkretnie, klubowicze prawdziwi, jest ich mniej teraz, tak? Reszta wybiera sobie pojedyncze imprezy, tak? Ale to jakby nie tworzy klubu, to są nie klubowicze, a konsumenci trochę, tak? To nie o to chodzi trochę. Klub to ludzie, muszą być ludzie razem, którzy są po coś tu razem. Oczywiście to nigdy nie było tak, że 100% ludzi było wiedziało, po co tu przychodzi. Zawsze to byli w mniejszości, ale oni po prostu są potrzebni na początku jako zaczyn, tak? Żeby ta reszta przyszła i zobaczyła, o co tu chodzi, dlaczego ci ludzie tu przychodzą, dlaczego tu jest tak fajnie, o co chodzi. Znaczy, nie wiedzą, czy jest fajnie. Nawet nie wiedzą, że jest fajnie, tak. Często mieliśmy taki zarzut, fajny klub, dużo ludzi, fajna zabawa, jeszcze żeby muzyka była normalna. Właśnie tak, ta muzyka była takim dziwactwem dla sporej części Białegostoku. Tak. Mhm. I nadal jest. I nadal jest. Lat chyba żeśmy działali. Tu finansowych, problemów finansowych z powodu tego, że po prostu internet wszedł i muzyka w internecie weszła naprawdę już na maksa, no nie? Trudno mi zrozumieć, jak w 300-tysięcznym mieście ten klub może się zamykać dzisiaj z powodu niedomiaru klienteli. Yeah.
właśnie straszna historia. Wyobraźcie sobie, że w tej chwili na ulicy Dobrej 12 powstanie kolejna hurtownia. Młodzi ludzie stracili jedyne w zasadzie chyba miejsce, w którym czuli się dobrze. Dobra 12 od adresu, prawda? To było Dobra 12. Później studio zaczęło się przenosić, ale to już chyba raczej rozmawiać trzeba z Piotrem Polakiem. No to jest Dobra 12, to jest studio nagraniowe, w którym pracuję razem z Karolem i Michałem. To są znajomi, z którymi razem zrobiliśmy to studio. Miejsce pracy dla mnie, jakieś spełnienie, kolejne spełnienie marzeń, bo to już jest kolejne miejsce, w którym mogę zajmować się muzyką. I myślę, że takie ciekawe miejsce dla ludzi, którzy tutaj mieszkają w tym mieście, bo też nawiązuje trochę do adresu poprzedniego miejsca studia. To była Dobra 12, czyli takie kultowe miejsce w Białymstoku. To miasto zawsze było takie dziwne. Z jednej strony, pamiętam przy kościele Wojciecha jakaś funkcjonowała taka księgarnia patriotyczno-katolicka Bastion, gdzie tam jakieś, wiesz, antyżydowskie jakieś książeczki się rozprzestrzeniały, tak? A z drugiej strony w Kurierze Porannym, pamiętam, Kobas Laksa opowiadał, że pojechał na Pietrasze do lasu zebrać muchomory, z których chciał gotować zupę i przeżyć jakąś tam podróż halucynogenną, i mu matka to wszystko wyrzuciła, jest wkurwiony na matkę, nie? Wiesz, to świetne czasy tak naprawdę, tak? Dużo się działo, moim zdaniem, ciekawych rzeczy wtedy. Piotek Krzywiec, tak, biegał, nie tylko on zresztą, i tu próbował zrobić Hollywood, tak. Jednocześnie na przykład, no nie wiem, no, pamiętam, że duże wrażenie na mnie też zrobiło to, że na przykład Kartki wydały po raz drugi Wierszalin Pawluczuka, i te historie gdzieś tam też jakoś mocno się odbijały. Tak jak tutaj u Ciebie w tym filmie było takie środowisko kompletnie różnych ludzi zajmujących się różnymi rzeczami związanymi ze sztuką, i to wszyscy się praktycznie znali, albo gdzieś tam w jakiś sposób wcześniej współpracowali, czy coś gdzieś ze sobą robili. Także to... Kosher Batchering? Coś mi gdzieś tam świta, ale co to było, to nie wiem. Możesz coś więcej nakreślić? No hej. Robimy film Białystok Underground. Scenie niezależnej latach 90. Powiedz mi, zauważyłem. Powiedz mi, co to był za zespół Kosher Batchering? No to był jeden z zespołów z lat 90. To były takie czasy, że wszyscy grali. Wiesz, wszyscy moi znajomi, no moi znajomi, tak? Bo że byłem w takim środowisku, ale każdy miał kapelkę. Jak się, wiesz, szło do miasta na koncert, no to szły ekipy 30-osobowe, najpierw gdzieś na wino do sklepu, a później na koncerty. No i każdy praktycznie grał w jakimś zespole. Mhm. No a Kosher Batchering, no to... To było coś, co było częścią też mojego życia przez jakiś czas, bo grałem tam. Grałem na perkusji. Sami znajomi, psychofani. No i graliśmy na Wiosnie Muzycznej, Wiosna Wiosna Muzyczna, i tam dostaliśmy wyróżnienie. Był wywiad w Kurierze Porannym. Pamiętam w ogóle całe biuro Kuriera Porannego, tak, gdzie tam wszyscy palili fajki.
i było tak, jak było kiedyś w wielu miejscach. No, taka przygoda była super fajna. Czym jest underground? Metrem. Nie? No to jesteś w undergroundzie. Underground jest tym, co się nie mieści na powierzchni, w takiej, wiesz, co się nie mieści w... nie pasuje do takiej bezpiecznej, pokojowej temperatury, tak? Ruch, może taki, zespoły nie chcą istnieć overground, tak? Przede wszystkim chodzi o niezależność od głównych nurtów. No widzisz, kiedyś to był ten underground i ta muzyka niezależna, to była muzyka, która nie była puszczana w telewizji. Zespół, który oficjalnie już się zaczynał wydawać, przestawał być undergroundowy, tracił wiarygodność swoich fanów, chociaż był undergroundem mega dla ilu ludzi. Bez specjalnego patrzenia na pieniądze, ale to jest takie przekonanie, które pokutowało przez wiele lat. Rozliczani byliśmy z prawdziwości, czyli... Wtedy tak. Czyli autentyzm ponad wszystko. Nie możesz być kimś bez danej historii. Coś zarabiałeś pieniądze, to było źle. To się zmieniło o 180 stopni. Oczywiście. Właśnie, o tym mowa. Jak ktoś chce coś powiedzieć i zaczyna samemu od zagram z kumplem, o... Nieważne, czy to się... No i jest to oddolne, nie jesteśmy z castingu, tylko jesteśmy przyjaciółmi po prostu. Space Brothers. To jakaś tam mniejsza w sumie. Brać metalowa była do końca zrzeszona. Jakiś tam azyl, przynajmniej dla mnie jest. Tą przestrzeń, którą zrobiłem tutaj, jest takim azylem, w którym się czuję bezpiecznie, mogę grać. W prasie się pisało o takich rzeczach jako czymś nienormalnym, albo wręcz żartobliwie się to wszystko spłucało. Tylko konkretny przekaz o rzeczach, które są ważne dla tego, który tą muzykę tworzy. Underground. Film Kusturicy. Pierwsze skojarzenie z undergroundem. Velvet Underground, drugie skojarzenie. Nie, chcieliśmy robić dym. Chciało się coś robić po prostu. A co to miało być, to nie wiem. Oczywista sprawa, no, poszukiwanie jakichś dźwięków, które nie są mainstreamem. Ludzie najbardziej lubią słuchać piosenki, które znają. A underground nie zajmuje się piosenkami, które ludzie znają. Chociaż chyba już teraz nie ma undergroundu, bo czy jest taka muzyka, która nie może gdzieś tam zaistnieć? W tej chwili to się wszystko rozproszyło, także moim zdaniem w tej chwili już takie określenie nie ma sensu. Klub Metro na pewno był undergroundem. Czy teraz wchodząc do takiego klubu, to rzeczywiście stykamy się z czymś aż tak alternatywnym? Kiedyś mi Kobas Laksa powiedział mi, ty stąd uciekaj, bo to jest cmentarz talentu. W tym środowisku białoruskim wiele osób miało poczucie, jakby to powiedzieć, no jakieś tam, górnolotnie to brzmi, nie? Ale to jakieś misji, że musimy wychowywać kolejnych, bo jak nie wychowamy ich, to nie będzie... Trzeba kultywować każdą młodą jednostkę, która chce robić podobne rzeczy i ja się zdecydowałem tylko dlatego wziąć w tym udział, bo uważam, że ludzie szybko zapominają, no nas kiedyś nie będzie, nie? I co wtedy? No? Czujność taka, im jestem wiesz. Starszy, tym bardziej ten underground mi przypomina taką trumienkę pod ziemią. Tak, co to jest underground? Underground to przypadkiem nie są artyści, którzy się słabo sprzedają po prostu. Pamiętają tylko o nurcie disco polo, a nie pamiętają, że równolegle z tym, a nawet bardziej rozwinięty był ten nurt undergroundowy, tylko myśmy nie mieli siły przebicia i oni tak samo. Miasto jakie jest, to wiemy. Raczej takie mało poszukujące, mainstreamowe. Masa ludzi przecież znika stąd. O, to jest dobre pytanie. Ja kocham to miasto, co myślę, że to jest trudne miasto jednak. Jest trudna miłość. Myślę, że teraz mamy kilka fajnie obsadzonych jakichś tam instytucji, tak? To, co robił chłopaki w Wiosławskim Ośrodku Kultury. To klubie to, że to jest taka wypadkowa pomiędzy dużym a małym miastem i
nie jest aż tak przytłaczające i mogę się realizować, będąc w jakimś stopniu niezależnym. Jeśli są ludzie, to każde miejsce jest dobre, żeby to zrobić. No Białystok, no ja lubię Białystok. Ja też. To są fajni ludzie, tylko że zrobiła się ich garstka, jest ich mniej. Mniej niż kiedyś. Na pewno białostoczanie tworzą niesamowitą atmosferę na imprezach. Bardzo lubię być z Białegostoku i Podlasie jest w ogóle super. No tak, fajne miejsce do życia. Super. Chodzę na koncerty polskich wykonawców, kupuję bilety. Kupuję i czytam książki polskich autorów. Staram się kupować u polskich producentów, szczególnie żywność, u lokalnych producentów, rolników. Dbam o środowisko, staram się nie śmiecić. I tak postrzegam patriotyzm. No wiadomo, jakby rozsławiło Dead Infection nas tutaj, no ale scena jakby metalowa, podziemna była bardzo, bardzo mocna. No i raczej było się dumnym z tego, że się jest z Białegostoku. Ja kocham to miasto, tak? Tu wbrew takim obiegowym opiniom, że tu nic się nie dzieje, nie działo, wiesz, i tak dalej. To bzdura, tak? Tutaj naprawdę były bardzo dobre zespoły i nie tylko punkowe, metalowe, hip-hopowe, tak? Thank you.